Dobry, dzień dobry. Felsbrun, dzisiaj nowe nabytki. No, tak. No. Z Matim. Bo tak. Bo miał czas, żeby nagrać odcinek. O, tak miało być. Dobrze, idziemy do sklepu. Kulturalnie trzeba wejść w ikonkę. No, czekaj, bo wyszedłem. Pierw kupię sprzęt o nazwie Combine. Ten miał być. To miało być. Kółka miały być te. 184. A nie, dobra, dam standardowy, bo to tam nie potrzebuję tego. Tylny zaczep. Statycznie przedłużany. Rura. Dziewięciometrowa, siedmiometrowa. Dobra. Tylna oś standardowa, co to jest? Czy szerokomość? Nie wiem, można szerokomość, ale nie wiem, co to zmienia. No, że jest szerszy kąt, a nie, dobra, wąsko. Dobrze, masz kombajnik. Ale lubczyk, nie? No, zawsze są nagie, jak się kupuje. To taki jakiś dziwny ten kombajn. Dlaczego? Taki dziwny. Ile on ma w ogóle pojemności? Bo 23 tysiące. O kurde, zbiornik, nie wiem, na 50 ty. Nie, to na 50. Dobrze, hederek dla ciebie, tak? No dobra, ale laczek. Dobra. Okej, okay. Dam, że tego nie widziałem. Dobrze, jeszcze trzeba kupić jakiś nowy ciągnik, tak? Ty, a w ogóle ten zaczep jest po boku. Ty, on nie jest na środku, tylko jest po boku. No wiem, bo tak ustawiłem. To białe miało być, to miało być czarne. Prosiłbym cię, żebyś włączył ruch. I to miało być tak. I zacznę koło pola, nie? Rzepak. Znaczy koło domu. Sorry. No tak, no bo tylko tam jest rzepak. Co teraz kupiłeś? Szatana. Dobrze, i teraz przydała się jakaś przyczepa większa. Taką już dla tego byka, to już taką większą kup. No już kupiłem. Tylko jeszcze wózek do niej muszę kupić. Jak tu przyjdziesz, nie? I to zobaczysz, to ty się za głowę złapiesz. O, jeszcze kasy na siebie tam wystarczy. No to pięknie. A i mieliśmy 1,65 mln, jakby ktoś pytał. A dlaczego tyle? No bo z Mateuszem i Żabą też trochę robiliśmy kontraktów, ale trochę dużo. Trochę. No po prostu, żeby starczyło na nabytki, tak? A jeszcze obciążyciel miałem Defenda kupić. No taki większy. Dobrze, 3300, tak? Jeszcze siewniczek kupię. Od razu, bo mnie stać. I te dwa małe od razu przyjadę sprzedać. Mogę te jajka gdzieś przenieść, bo one przeszkadzają, nie mogę się rozłożyć. A ty nie musisz się tam rozkładać. Muszę tu, bo tu jest najwięcej miejsca, tak. No nie wiem, rozłóż się tam gdzieś. Na asfalcie mogę się na to rozłożyć. Tak. Dobra, już nie kupuję nic, tak? Dobrze. Ale przy zbiornik to tam masz ładny, dorzucony. Ty no, ale ten kombajn jest do kitu. Ty, on ma takie kolizje, że on haczy o... Ty naprawdę, jakby to zobaczysz, to ty się za głowę złapiesz, jak on ma kolizję. Nie ma kolizji, ty cię nim jeździłeś. No, to fajnie, nie? Bo on ma takie kolizje do dupy. No właśnie, nie ma kolizji. A ta drabinka ma taką do dupy kolizję. Bo haczy, nie, nawet nie haczy ten, o cały, no, header i ona niby haczy, wiesz, nie mogę to tłumaczyć. Nie haczy, ale haczy, dobrze. Ty, ile kombajn powinien jechać? A co? No bo ja jadę 17. No wow. A to kombajn nie jest tak, że on powinien jechać 10?
No tak, ale w headerze zmieniłem prędkość na 17. Ładnie tego rzepaku leci, widzę. Jest 3 tony. No, taki przejazd i 3 tony. A powiem ci ciekawie. Elegancki zestaw, co? No, fajnie, fajnie. Nie no. Teraz to będzie mi się chciało pojechać na Felfrunie, bo mam nowe maszyny, są. Wreszcie coś nowego. Wreszcie. No. Ciągniki te same. Już To nie. co? Sprzedałeś się? Nie. Nie. Ale ciągniki się jeszcze przydadzą. Fen na pewno Jest. zostaje do krów, bo on ma maturę. Jaki fan? A fan. Ten mały. On ma konsolę do tura, to on zostaje do krów. No i teraz musimy zbierać kasę na drugi ciągnik. Myślę, że proporcjonalnie do tego fenda by był 8R. Tak, podobna moc. Podobno, ale na ile ja bym stawał tego na drugiego fenda. Tam jest jeszcze lepszy, jeszcze większy, jeszcze więcej mocy. O, 11 tysięcy jeszcze za siebie. Ten taki podwójny? No. Jeszcze jeden mamy taki siedmiu do sprzedaży, także. Także wcale Jest. aż tak źle nie wyszliśmy dzisiaj. Tylko milion na minusie. O, stary, jak to wygląda. Ten siedmiu do tego. Jeszcze Jerka. I ty wziąłeś największy ten, największy pążnik. No. Powiem ci, że do każdego fenda takiego właśnie, to one są trochę za ciężkie dla mnie. Strasznie on osiadał na przód. Dobra, czarny szatan przyprowadzony. Wziąłem czarnego pod kolor fendę, tak? Wysypcą nasiona. Nie, no podoba mi się Feldrun Terra, to jo. Teraz mi Oskar już nie będę gadał cały czas, że ciągle to same maszyny są. Procent. Widzę. Powiem ci, że ładnie daje ten rzepak. O, lagi też ładnie wygląda, powiem ci. Mówisz? No bo sobota jest. No i zawa, jeszcze nam się zwróciło dużo za te siewniki. 15, ile zarobiłem? Czekaj, 13. 25 tysięcy. Za dwa siewniki. Git, git. No i elegancko. Nie myślałeś, żeby połączyć te dwa pola? No, jak tam przejedziesz pół miedzę, w sensie tam obkosisz naokoło, to pojadę teraz pół to złączyć ja to. W sensie dwa przejazdy, jeszcze na 18 już przejazd tak zrobił, tak? Tutaj, jak tutaj, gdzie jest ta budka taka, to jest trochę losu, żeby tutaj zaorać i było jeszcze trochę więcej pola. No wiesz, można by było. Czemu by nie? A dobra, w sumie nie musisz tego prosić. Okno. Było. Dobra, biorę to na raz. To o to chodziło, żeby na raz brać. A jak fajnie się ten Dobra. rzepak kładzie od tego kółka. Tak go odpycha i wraca. Fajnie to wygląda. Osiemdziesiąt trzy procent. Ty się to wysypy, tylko on jest przyczepa. Jo. No, rurkę ma długą, także spokojnie.
No i pierwsze 20 ton na przyczep leci. A w sumie ten kawałek mogę doorać tutaj. Do tych drzewek. Ciągnikiem tam jesteś? Sztajerem. Rozkibowym pługiem on sobie daje radę, tak? Pięcio. A, no to fajnie. Ci powiem. A co? Nie, sztajery to... Sztajery? No to ja nie wiem, czy one są takie... Mocne. Jak to nie? 180 koni nie da rady? Ma 180 koni. Kręcisz mi tu teraz. Nie, serio. Zobacz sobie z garażu. To jest możliwe, powiedz mi? Tak. Dlaczego nie? No, 175. To czemu nie ma dawać rady? No i elegancko idzie. W sumie na opartego można by było jeszcze parę tych drzewek wyciąć. I tutaj tą chatkę usunąć najwyżej. I było większe pole. Ale nie, nie będę tego robił na razie. Może kiedyś. Jak tam idzie koszenie? To dobrze. No my skosimy ten rzepak i koniec roboty na dziś. Na ten odcinek. Kiedy będziemy sprzedawać? Zimą. No bo season mamy. No i tutaj za rzepak to tylko 750 jest. Największa cena. A soja? 1200 chyba. No następny raz to bym soję polecił. Nie wiem jak tam podozny będzie, ale... Można zaryzykować. No, tylko że do soi to trzeba do wiosny czekać. Żeby ją zasiać. A teraz będziemy coś jeszcze sialić, czy już nie? Coś na pewno się zasieje. A tam na górze... A, dobra, tam jest owies. Już widzę, to tam jest. Dobrze, Paku, to akurat ten fed nie ma co robić, ale... Jak będzie owiec koszony, to już będzie miał trochę więcej do roboty. Odbierać. Ile mamy minutek? 14, no to elegancko. No to jeszcze chwilę sobie pokosisz. A dobra, nieważne, wywaliło cię. Halo? Wywaliło cię. Halo, to nie słyszysz? No. To powiem ci, że w dobrym momencie to powiedziałem. A mówię, że za chwilę sobie pokosisz, a ten opuszcza serwer nagle. Także no ciekawe, ciekawe. Zawsze odrzucaj. Nie. Nie no, ty mi tutaj ładnie pomagasz, co tak, to nawet bym nie mógł chyba odrzucić, co? A dzisiaj też idziemy na kolonię, czy nie? Chcesz tam, no nie wiem, jak sam chcesz.
Mi to obojętnie. A i synchronizacja. Bo ten, rozumiesz? Bo tam. A dobra, już wiem, co tam mieliśmy robić. No, mieliśmy ziemniaczki sadzić. Tyle pamiętam. Ale to nie będę zdradzał, bo to znaczy nie będziesz się czynić kolonia. To jest 54 odcinek, czaisz? No, szybko, nie? Dobra, wróciłem do żywych, ale kombajn jest zajęty. No tak. Teraz możesz porobić co? Ała. No właśnie, nie porobię, nie ma co. Możesz ten płodozem sprawdzić. Będzie. A, teraz nie zobaczę. Ty, no, nie się żartujesz. Czarny siewnik. Można go przemalować do. Szary był ładny. Ale szary do czarnego. To, co woli. Ja to tylko zezwolę na tworzenie kult. Czyli jest dobrze, czy źle? Gitara jest. Dobrze. Aligancko idzie ta robotka. Dobra, a może podjadę, bo co, nie się. O, przejadę się na profendum. No. Elegancko się cały dzień pędy. Git, git. Ale to jest teraz wykoszone, takie poprzecie. Ja tu poczekam, bo Bo ja teraz i tak na dół dojadę. dobra, pojadę na dół. Chłop już mruga kogutami. No, na luzie, też jeszcze w jedną stronę bym objechał. Ale się wysypać może na zawsze. W locie dobrze. Idziesz 17, tak? Tak jest. Ile? Może sobie dobra, mam 17 ustawiona. Dobra, jadę zawracać, tak? No, zawracaj, dawaj. Pa. Co robi? Dobra, dobra, się 2 tony zmieszczę. GPS-a sobie ustaw na prostą linię i jedź. Mam ustawione prosto. To dobrze. Tylko kurde, zanim się wysypi. Nie wysypywać. Za krótkie pole, żeby się tak sypać. Teraz tu stań. Po No prostu tak. stań. A dlaczego tu nie sypię? No bo za daleko odjechałeś. No, taka ciekawostka. No i elegancko, ile mamy minut? 19, no to skrócimy ten kawałek i kończymy odcinek, bo już jedzonko przyjechało. A czy ty sobie będziesz gościł tutaj, a ja pójdę po prostu na ZW. No i potem jak skosimy, to trzeba będzie czas skipnąć. Gdzie mam dać wysypać to? Na silos. Dobra, to lecę, bo mam 90%. Dobra, ja mam tu 2 przejazdy, tak? No, 2,5. A co Dobra. ci to teraz? Tam pod górkę miał, Lesiusko. To powiem ci, z takiego pola ładnie dało. 43.
I to będzie jakieś ze 5 ton jeszcze? No, to powiem ci. Tu jest tyle maszyn, że się nie da. Jak to tego szczejarka tak ładnie postawił? To ja nie wiem, to się samo. Dobra, jeszcze dwa przejazdy robię i zwijamy z tego odcinka. Myślę, że takie 20 minut wystarczy. Mógłby być dłuższy, ale no po prostu jedzonko czeka, tak? A wolę mieć po prostu nagrany szybciej niż potem czekać. Nie wiadomo ile. Dobra, jeden przejazd jeszcze i kończymy. I ci daję kombajnik i jedziesz tutaj 18-ćkę byś kosił, tak? Teraz to żniwa ci powiem, że idą. Ja myślałam, że to jest standardowa przyczepa, ona się do góry podnosi. No standardowa. Gdyby była standardowa, to ona by się do góry nie podnosiła. Podnosi się. To jest oryginalna przyczepa. Nie jest oryginalna przyczepa. Oryginalna. O ile procent, że to jest nie, że to nie jest oryginalna. Oryginalna. Ale ona jest z modów. Ona jest oryginalna. To która znaczy? Na chwilę ci powiem, czy to jest oryginalna, czy nie. Oryginalna to jest, bo przecież wiem, jaką kupowałem. Kupowałeś? Dobra, widzę. I to nie jest oryginalna. Jest. Oryginalna ma 59 ton. Ta ma 48. Ale są dwie takie. A, i co? Czekaj. Ona jest oryginalna. No co ty? A dwie są takie. Oryginalna jest. Prawda? 17 początku farminga. Aha, dobra. Teraz mi to weźmie. Okej, okay. Dobrze, także dziękuję za odcinek. Na razie, trzymajcie się, cześć.